Witam wszystkich, przeserdecznie jestem Divajdek, a dzisiaj na Old Trafford Manchester United podejmie właśnie Huddersfield u siebie. Będzie to starcie oczywiście czerwonych diabłów, tak jak dzisiaj czerwony tasmański diabeł ze mną, londyński o północy. Witam wszystkich przeserdecznie z deszczowego Londynu. Deszczowy Londyn dzisiaj tylko w kształcie śniegu, bo dzisiaj śnieżyca nad Manchesterem, a nie nad Londynem. Być może u ciebie teraz jest deszcz, nie wiem, w sumie może przewidziałeś, może miałeś proroczy sen, ale czytaj już skład. O, w składzie Manchesteru od bramki De Gea, w obronie Valencia, Bailey, Lindelf, Shaw, w pomocy. W pomocy. Fred, Matić, Pogba w ataku. Sanchez, Lukaku i zupełnie nowy Chang. Lecimy dalej oczywiście. Premier League, jest to kolejna kolejka. Wszyscy witają się jak najbardziej przeserdecznie. A tutaj już skład na Państwa oczach. Ederson od bramki, dalej Hector Bellerin, Edmonds Green, Schindler, Terence Kongolo, który miał kontuzję, ale już nie ma. Granel został wyleczony tym londyńskim snem. Mój, Fellaini, Kaczunga, Mbenza i Eden Hazard. A Granel jest nowym nabytkiem prosto z Atletico Madryt. Jeszcze przed świętami im go sprezentowali. Chociaż za chwilę jeszcze jest lista transferowa zimowa. Pewnie dużo nowych zawodników zostanie pozyskanych do Premier League. Ten Chunk jest takim zaskoczeniem, bo chyba to jest taka, nie wiem, czy to jest lekceważenie sobie trenera takiego Huddersfield, czy coś w tym może być, rzeczywiście, może Manchester United dzisiaj chce troszeczkę wystawić słabszy skład na ten Huddersfield, ale nie spodziewa się, w jakiej formie Huddersfield rzeczywiście w pojedynku jeden na jednego jest. I tutaj Ederson zdradza tajną strategię, oczywiście Państwo widzą tą skorumpowaną minę, tą minę skoncentrowaną na tym, aby dzisiaj ich pokonać. Żeby nie skończyło się na 1-0 dla mnie czystego. Przestań, kole. Albo 2-0. Często jesteś proroczymi snami. Prorocze sny sobie tam rób u siebie, tam gdzie teraz jesteś. Lukaku. Lukaku rozpocznie od środka. Lukaku znalazł oczywiście od razu Shawa. Oddał to do Martiala, który jest na ławce. Ale Matić. Pogba. Pogba do Freda. Sanchez. Sanchez znalazł tam Pogbę. Już rozpędzają się na Huddersfield, ale ładnie ich wytemperowali z Aaronem Mujem na czele. Fantastycznie teraz Huddersfield rozgrywa. Może strzelą jakąś bramkę, wbrew tego co mówię. No ale się pomylił. Pomylił się i tym razem z rzutu z autu rozpocznie Shaw. Lindelof. No Lindelof, ale teraz... O, i po linii zagrali mocno, ale jednak ta piłka wyszła na out. I rozpocznie od autu... Mbenza. Fajny Benza, czyli taki Mercedes Benza, można powiedzieć. Możecie też tutaj dzisiaj na premierce napisać właśnie markę samochodu, jaka jeszcze może kończyć Mercedesa, na przykład jakiś tam inny Mercedes. Napiszcie Mercedesa, no i dostaniecie prawdopodobnie punkty moderatorskie. Punkty moderatorskie, albo może coś, o czym wam wspomniałem na live'ach. Teraz sobie tak spontanicznie wymyśliłem, że może to będzie jakiś samochodzik taki. To wie, fajnie by było w sumie dostać samochodzik chyba, nie? No pewnie. No, pewnie. Powiedzmy, że tak. Albo kluczyki bez samochodu. Albo kluczyki do samochodu. Ale jest samochód Chevrolet, na przykład do Chevroleta, który teraz tutaj reklamowany tam na tych banerach. No na przykład. Fellaini. Jest przy piłce Mbenza, Ganela. Teraz Fellaini po raz kolejny do Aarona Muja oddaje. Do olejnika, który już pewnie troszeczkę zarósł. W sumie po dwóch dniach, czy on by zarósł, nie wiem. Ale Mbenza. Kaczunga. Oj, przecięli, wytemperowali ich tym razem Manchesterowcy, zawodnicy. Przecież czerwone diabły po prostu, po co ja tak mówię? Po co tak się zabawiam z językiem? Jest teraz Mbenza. A teraz... Wybijają daleko oczywiście do Chenga. Cheng, który urwał się troszeczkę z choinki. Ma podobną fryzurę jak Fellaini. Może to są bracia nawet, kto wie. Taki chiński brat. Chiński brat Fellainiego, który w sumie też miał propozycję do pójścia do Chiny, ale z uderzenie. I? No co, on tutaj zaspał troszeczkę. Z nożycami troszeczkę się wyłożył. Może chciał przeciąć troszeczkę tego śniegu, który w powietrze tutaj lata. Ale no, za bardzo piłka nie została skierowana do siatki, niestety. Tutaj znowu jakaś główka, stuprocentowa akcja to była. O nie! Na święta, tak od razu po świętach? W drugi dzień świąt Pogba zalicza kontuzję. To będzie prawdopodobnie to jakaś dość intensywna kontuzja. Leży, wyleguje się 100 milionów euro w tym momencie na murawie. Ponad 100 milionów, 120 milionów nawet już. Ponad już, także no kurczę. Mocno się tutaj potknął. Fryzurka mu nie pomogła. Kurczę, tutaj rzeczywiście jak Węgorz. A będzie Herrera, którego pewnie zajadacie, więc smacznego. Dokładnie tak. Wam lub waszym krewnym czy rodzicom. W każdym razie Kaczunga teraz. Jest Fellaini. Fellaini znalazł tam zupełnie nikogo, ale może jednak ktoś będzie... Mój uderzył i jeszcze jedna dobitka by się tylko przydała i to by mogło w końcu trafić do siatki i Manchester już by tak was bardzo nie lekceważył.
Chociaż widzimy Jose Mourinho skupiony. Teraz do Hazarda. Golo. Jednak po tej kontuzji, no... Wyleczył się. Wyleczył, no mimo wszystko jak to wyglądało. Wow. To mogła być kolejna główeczka prosto do siatki, jednak główeczka skończyła tym, że będziemy mieli rzut rożny. Fellaini, spójrzmy, dograł tam pięknie do Kaczungi, ale no świetnie też wybronił De Gea, jeden z najlepszych golkiperów w Premier League. Oczywiście najlepszym jest... Nie jest to byle jaka półka. Courtois, ale Courtois teraz gra w Realu. Dokładnie tak, więc Courtois z Premier League w zeszłym sezonie rzeczywiście, on był na czele, ale w tym sezonie jak najbardziej jest to De Gea. Kongolo, Terence Kongolo, znalazł tam Edmond Sagrina, który już na stałe można powiedzieć został w składzie Huddersfieldu, dobrze się sprawdza do tej pory, ładne ma przechwyty, jeżeli patrzymy na statystyki później w naszym studio. Nie wiem, czy chcieliby Państwo na jeszcze studio oglądać na przykład jeszcze w formie live'a dodatkowo. No też można zrobić. Jeżeli kiedyś zaciekawią się Państwo tutaj, nie wiem, naszymi komentarzami i tak dalej. W każdym razie Alexis Sanchez, André Herrera. Jednak znalazł tam po raz kolejny Hazarda. Oczywiście Manchester tam sugeruje na tych banerach, żeby zafollowować ich na Instagramie, na Facebooku, na Snapchacie, wszędzie. Tak, no to szybka reklama dla nas. Timmy Timek i Divided Polska. Zapraszamy. Dobra, Eden Hazard w każdym razie. Ja dodaję posty codziennie, on ma prywatne, więc go nie obserwujcie. Więc Mbenza. Nie wolno obserwować prywatnych kont. Właśnie trzeba. Może właśnie zrobił sobie publiczne. Zrobiłeś publiczne, zrobiłeś, nie? I teraz będzie rzut rożny. Timmy Timek, Instagram. Fellaini, ależ uderzył, to jednak zablokował go tutaj. Spójrzmy, taka bardzo pewna postawa tego obrońcy Manchester United. Bije brawo nawet samemu sobie. Rzeczywiście troszkę taki narcyz tego Szweda. Jest Eden Hazard oczywiście znowu od boku, szuka tam nikogo innego jak zazwyczaj Fellainiego. Jest tam tym razem Kongolo, wypróbowany magicznie. Oj, nie znalazł nikogo, ale jeszcze ktoś się tam przewrócił. Całe szczęście, że bez jakichś głębszych kontuzji. Ja oczywiście teraz, jak jestem w Londynie, to będę dodawał co chwila te Instagramy. Naprawdę? Byś dodawał posty na Instagrama? Tak, bo jestem w Londynie. Wow. Super. W takim razie tutaj Aaron Mój oczywiście. Do Edmonda Greena. Edmonds Green. Jak zawsze czytam jego nazwisko, to mi się wydaje, że to jest troszkę taka zielona herbata. Green Tea. Taka nazwa troszkę. Edmonds, jakby nazwa herbaty. Możecie też nazwać tutaj jakąś herbatę przyszłą, która może kiedyś przyjdzie. Jak byście nazwali herbatę? Red Powiedz mi, premiera. Mi też odpowiedzcie, bo prawdopodobnie patrzę na to. Prawdopodobnie. Fellaini, w każdym razie, uwaga. Oj, zagrał, ale przewrócił też tam kogoś w polu karnym. Całe szczęście nie było rzutu karnego już drugiego w tej serii. Był tam Fellaini, ale znowu niedokładne zagranie. A propos, tam jeżeli mówimy o karnego, co oj, tu chyba Czong leży. Oj, właśnie, oj, urwany z koinki chłop, niestety. Zostanie chyba urwany prawdopodobnie też z tego spotkania. Spójrzmy, jakie fajne adresy w ogóle ma Billing. 27 minuta. Jaki Billing? To była Bali. Dobra, no zobacz. Oj. Billing! Tam był Billing z Huddersfieldu. Już wszędzie Billinga. Nie denerwuj mnie. Zobaczcie taki fajny kanał, taki fajny film. Nazwałem go Nie denerwuj mnie. Nie pamiętam co to było, ale jest w karcie, więc możecie sprawdzić po tym filmie. Oj. Tak mi spontanicznie przyszło. Fellaini. Jest Mbenza. Nie denerwuj Mikołaja. O, to było też na święta. To 3 lata już ma chyba. Możliwe. Nagrane z Kubą. Może Kuba też tu jest na premierze o północy, nie wiem, w sumie często nie śpi na północy. Jesteśmy cały czas na stadionie, Fellaini do Hazarda, oddał, Fellaini do Hazarda z powrotem i znalazł tam Mbenzę, ale nie Fellaini, możesz będzie strzelał, nie będzie strzelał. Przygotowywał się, ale jednak nie było tutaj tego kropnięcia, nie było odpowiedniego przygotowania. Spójrz, jakie ma fajne dresy. No fajne ma, no. Tutaj jest. Jakiś zawodnik. Kaczor Donald. O, i myszka Mikę, tak? I myszka Mikę. Fellaini. Szyndla. Oddał do Szyndla. Mój. Aaron Mój. On strzelił bramkę w poprzednim spotkaniu. Było to spotkanie z Southamptonem, a dzisiaj Manchester United. Co on zrobi z Huddersfield? Jest u siebie. Huddersfield na wyjeździe potrafi gromić, jak widzieliśmy w różnego rodzaju spotkaniach do tej pory w filmach właśnie skomentowanych z Teamkiem, ale ktoś tam znowu leży, całe szczęście się podniósł i biegnie dalej. Oczywiście, jak już wspomniałem o punktach moderatorskich, to jeden punkt ja przyznaję w tej chwili dla osoby, która napisze, w której minucie, dokładnie, w której minucie był pierwszy karny w tej serii. Ooo, ale grubiutko żeś poleciał, kurde. To normalnie... Mówiłem w poprzedniej serii, żeby zapamiętać tą minutę, więc... Tak mówiłeś? Tak mówiłem. Wow, jak to wszystko dobrze pamiętasz. W każdym razie, dobra, wychodzimy tej chwili na out, a my nie wychodzimy oczywiście z tego streama. Wy również zostańcie na premierze, bo dzisiaj będą do wygrania kolejne punkty moderatorskie, ale to ja je przydzielę. I zazwyczaj ja, jak to lubię, będzie to w 45 minucie, więc czekajcie. Tylko nie przebijajcie. Nie przebijajcie, nie da się nawet to z premierze. Ale po premierze, jeżeli ktoś lubi.
Może nam się uda z kogoś uwagę tutaj skierować, ale to różnie bywa z waszą uwagą. Więc oglądajcie Timi Timki, Fifinki, a nie uwagę w TVN-ie. Dokładnie tak. Oczywiście to nie była kryptoreklama dla TVN-u, to nie była nawet kryptoreklama dla nas, to była po prostu kryptoreklama dla kryptoreklamy. Fellaini, co on zrobi dalej z tą piłką? Znalazł mój, ale goni go tam już pomocnik Manchester United. Uderzenie! Kropnął po raz kolejny, ale prosto w ręce De Gea. Strzały Manchester ma na razie 0, no. Tak, na to wskazują statystyki. Jest 6 strzałów Huddersfieldu, 0 Manchesteru. Co tutaj się właściwie wydarzyło? Myślę, że nawet Manchester nie gra na 10%. Myślę, że nawet masz rację. To jest... Nie mieć nawet żadnej sytuacji u siebie. To nie jest ten Manchester. Może rzeczywiście oni szykują jakąś potajemną strategię na Huddersfield. Kto wie, może rzeczywiście w drugiej połowie oni się wyjawią, a może jeszcze pod koniec gola do szatni im strzelą, jak to Huddersfield w ostatnim spotkaniu z Southamptonem lubił zrobić. No nie, może karma do nich wróci, nie wiadomo. A jak nie karma, to chociaż woda. Napijcie się wody, bo jest późno. Warto dbać o płyny swoje. Dokładnie, żeby wody wam nie odeszły. Okej, okay, Granel, Ebali. Jest show. Show oddał do Maticia, Herrera. Hiszpański pomocnik, do Lukaku. Meksykański. Dziękuję. Jest... Timek z wodą, więc zróbcie to samo. To się teraz dzieje, naprawdę. Musicie to zrobić to samo. Dokładnie tak. A i tam ktoś leży. Ktoś tam leżał, ale już się oczywiście podniósł. Doliczone są oczywiście 3 minuty tego spotkania przez firmę Tag Heuer. Naprawdę dobrych zegarków, które gdzieś tam chcą ze mną konkurować w przyszłości, więc... Więc nie kupujcie ich, kupujcie Divide. Nie, no może będzie jakiś kolabik z nimi, nie wiadomo. Lepiej się kolabować, niż się wyzywać i gdzieś tam zaplecamy sobie mówić. Przekażmy jeszcze jakieś takie wartości o tej północy. No już jest dokładnie 12 minut po północy, może 15 nawet. Wow, jak ty dobrze wszystko liczysz. Ale mamy gwizdek i trzeba napisać gwizdek, żeby wygrać punkty moderatorskie. Punkty moderatorskie. Dzisiaj tylko gwizdek. Super, super. O, gwizdek pierwszy poleciał. Też słyszę go. Ja też już widzę te komentarze, gwizdek, żeby wam ktoś nie przygwizdał. To dokładnie tak, pamiętajcie, aby subować z dzwonem, bo inaczej wam przydzwonię. A my zapraszamy na drugą połowę. Która się właśnie rozpoczęła, oczywiście od środka jest Kaczunga, podał do Milinga i co się stało? Nic innego jak Fellaini znowu przy piłce, teraz do Mbenzy. Mbenza, szykują sytuację podbramkową na bramkę Manchester United, Kaczunga, na De Gea. Granel. Granel, nowy nabytek uderzył i rzeczywiście granulkowo uderzył. O, to jest ta fajna mina tego chłopa. Która mina chłopa? No, zobaczysz. No, pokaż. A to jest rzut rożny. Znaczy, proroczy sen taki teraz nagle wleciał, o co chodzi. Ale zadowolony, no. Że mu się udało. W końcu mu się udało zablokować. Tak, w końcu. Tyle tych strzałów na bramkę Manchester United, że w końcu mu się coś udało. No, on jest zadowolony po prostu z siebie. Jeden nazad z boku. Fajna atmosfera tutaj widać. Taki śnieżek pruszy. Że pruszył. Popruszył tutaj troszeczkę, tak jak w Pruszkowie troszeczkę. Znicz to się może z Pruszkowa albo ze Znicza Pruszkowa. Znicz Pruszków to chyba taki zespół, nie? Mhm, dokładnie tak. Może... W której lidze jest Znicz Pruszków? Teraz pytanie do was. Wow, ile tych punktów moderatorskich dzisiaj zgarniacie? Timi Timek, co ty tutaj mi za robotę narobiłeś? Co się stało z tym trenerem w ogóle? Chyba dostał wylewu. Ale miejmy nadzieję, że nie swojej drużyny na koniec tabeli, a na sam mam szczyt oczywiście, ale ładnie wybrnąłem. Dokładnie co? Tak. Tak, dokładnie. Alexis Sanchez, znalazł tam Lukaku. Romelu Lukaku. Belg atakuje. Belg, który mógłby w sumie dołączyć do Huddersfieldu, teraz tak się zastanawiam. Ale Fellaini już był z Manchesteru, więc po co no, w sumie, może niech po prostu się witają tak przeserdecznie ze sobą. O, właśnie teraz byli naprzeciwko siebie. I jest teraz Kongolo. Ten z Kongolo magicznie wyzdrowiał. Ciekawe, jak to się stało. I wylatuje na out. Z boku rozpoczną. I z boku wyrzuci Bailey do Baliego. Jest Matić. Teraz już Granel. Do Schindlera oddaje piłkę. Granel po raz kolejny ma Arona Muja. Jest tam Fellaini. Oddaje do Muja. Fellaini znowu. I Muj. Już nie Olejnik, bo Olejnik pewnie trochę zarósł. Ale w sumie to tylko 3 dni czy 4. Parę dni. Może stał się subskrybentem tego kanału. Kto wie, nigdy nie wiadomo. Sanchez goni za piłką. Nie dogonił. Na razie 0-0, nie wiadomo co się dzieje, no Huddersfield, który zawsze atakował i wow, teraz! Uderzył nagle znienacka po prostu, ja już myślałem, że tutaj po prostu troszeczkę lekko usnę, jak za kierownicą czasem. Niesamowicie. Za kierownicą oczywiście tego samochodziku, który ktoś już z was wygrał, także gratulacje za wygranie samochodziku.
Również podam było za to. Serdeczne gratulacje i organizacje. Gratulacje dla zwycięzcy. Gratulacje do zwycięzcy samochodziku. Zostanie oczywiście on wysłany po świętach do was. Chyba mam nawet jeszcze jakieś, więc nie będę musiał kupować. Nawet nie przyznawaj. Tak, nie przyznaję się. Przecież nie był on używany. Przecież nie wiem, skoczku mam nawet. Aaron mój, Bejerin. Do Hazarda. A może twoja siostra nim jeździ? No, za dużo insightów. W każdym razie Lingard, jest Bailey. Mama, słuchaj, co ty tak głośno mówisz o siostrze? Fred. Przyjdzie z miotłą. Oj, oj, oj. I daleko piłka wylatuje na aut. I Romelu Lukaku schodzi. A czemu on schodzi? Bo chuj wchodzi. Witamy na placu gry, a oczywiście w Huddersfield opuszcza nas Mbenza, a pojawi się nikt inny jak Laurent Depot, którego już wyczekiwaliśmy w pierwszej połowie. Czyli jeden Belg zejdzie, a drugi Belg wejdzie. Tak, zamiana swoista Belgów. W każdym razie już lecimy z tym dalej. Jeden Hazard. Jeden Hazard rozpędzony, ależ prędkość jednak tutaj troszeczkę właśnie go wytemperował Fred. I nic innego jak Aaron mój teraz. Przejmuje tą piłkę. Daleko na out po raz kolejny. I Kongolo z autu. Kongolo do Schindla. Schindla, kogo on tam znajdzie. Jest Edmonds Green. Herbata, T. Green. Herbata T. Green, herbata dobra, Bailerin. Polecam też herbatę, jeżeli nie macie na przykład wody pod ręką, chociaż jak macie wody, to i macie herbatę. Jest Granel, ale źle podał do Freda. Herbata o północy to jest to, co jest ja lubię nasz najbardziej. Jest zawodnik, bo chuj, a tak, jedźmy się. Kontynuuj. Dobra, koncentruję się i kontynuuję. W każdym razie, Aaron mój, wy też się koncentrujcie i kontynuujcie, bo przecież jest... Północy! No. No dużo, grubo po północy już jest. Grubo. Bez przesady. Czaj, może coś... Fellaini zejdzie, a w składzie Huddersfield pojawi się Billing, Duńczyk. Witamy Billinga! Tym razem Billing przywitał się Fellaini jeszcze raz po raz kolejny z trenerem, po raz 10 już pewnie. I no, zbił też 11 pionę w sumie chyba. Bali, Valencia, Matić, Valencia Herrera, Matić, jest Herrera. Fred. Fred do Sancheza, Sanchez, Bohuj. Ma tam Bohuja i co dalej? Wybija daleko, Kaciunga. My go przetransferujemy do Huddersfield, obiecujemy wam. Bohuj. Będziecie go widzieć w każdym odcinku. Bohuj będzie jeden... Musimy się dystansu nauczyć, znaczy dystansu do takich słów. Znaczy to jest taka zabawa, zabawa z tym zawodnikiem, nieśmieszna, ale... Dobra, Valencia w każdym razie, uciekamy się już od naszych tematów insightowo jokeowych. Show. Przynajmniej mamy fajne Bohuj. Wspomnienia. Ja wam też radzę mieć fajne wspomnienia. Bali. Nagrać komentarz też jakiś taki kiedyś. Mój. Fajne wspomnienia są. I dobra, Aaron mój w każdym razie. Aaron mój do Schindla z powrotem. Oddaję do Kongolo. Terence Kongolo. Kogo on tam znalazł? Manta Schindlera. Kongolo? Kongolo do Schindla. Ten Bohuj jest blisko. Jest dość bardzo długi. Bohuj przejmuje piłkę. Tam... Przejął piłkę. Przejął tę piłkę. Jednak to nie wyszło. Jest Lingard. Ja mam nadzieję, że ten Bohuj strzeli bramkę naprawdę, bo to jest świetny zawodnik. Przestań od pierwszych minut. Proroczyć. Może nie strzeli, może zaliczy asystę przynajmniej. Aaron mój, wybija daleko. Kogo on tam znalazł? Oj, kto tutaj jest? Valencia. Valencia stara się jakoś przebić tutaj przez szyk obronny. No i udało mu się, bo chuj daleko wybija. To nie, bo chuj przejmuje piłkę. Oj, Herrera. Teraz to Sancheza, Sanchez, bo chuj. Herrera, Sanchez. Chciał do Bohuja, ale Bohuj nie przejął piłki. Nie doszedł do tego. Schindla. Może ja teraz przejmę pałeczkę, bo widzę, że ty się trochę wyciszyłeś. Edmonds Green. Depot. Ja mam tryb samolotowy, proszę państwa. Ja też. Chociaż nie, ja już dawno z samolotu wysiadłem, a teraz... Wow, odbiła się ta piłka mocno od obrońcy i będzie substitution, czyli zmiana. Hazard nas opuści, o proszę, a pojawi się Van La Parra. Oj, dzisiaj pary na pewno dużo z ust wylatuje piłkarzom, no bo jest rzeczywiście zimno, mamy już zimę. Minusowa temperatura, do tego jeszcze śnieżyca na Old Trafford, ale się tam przepychałem, spójrzmy, tam jakieś coś utemperowane powinno zostać. Ale nie bardzo sędzia się do tego pokusił. 27 minut, czy to widzisz, chłopie? Widzę. Natić, z tego pół godziny twojego śmiechu. Tak, Herrera. W każdym razie Aaron mój. Kogo on tam znalazł? Był tam Depot, Aaron mój, ależ znowu przebijają daleko piłkę za gracze Manchester United. A tam się przewrócił mój, teraz Sanchez. Sanchez. Podanie do Bohu, ja Bohuj. Rozpędza się Bohuj, jeden na jednego z Bohuj! Strzelił! Bohuj strzela bramkę! Bo co? Bo Bohuj! Bo Bohuj. Dobra,
bez tego, już wiesz, załamałeś tą bramką, bo Huddersfield naprawdę to przerywa to pasmo zwycięstw. Bo chuj, niesamowity strzał, proszę zobaczyć. Załamałem się tym, że na dole jest moja mama, ja to już tak, nagle tak, wiesz, może tych... Bo chuj! Mniej wyraźnych słów nie słyszę, ale tak jak krzyknąłeś, to po prostu... Bo chuj, strzelaj bramkę. Nie no, szanuję za dystans. Piękna bramka, w 81 minucie, przydałoby się poznać jego imię i nazwisko, no bo to jest fenomenalny gracz, bo chuj! Chevrolet go sponsoruje, a wy dzisiaj prawdopodobnie wygraliście jakiegoś restoraka, jakiegoś samochodziaka. Gratulacje jeszcze raz dla ciebie, mordeczko. Albo mordunio. Albo pyszku. Albo pyszku. Jeżeli jesteś na grupie Pyszki Divajek, to zapraszam. Elera. No. Chciał podać do Buchuja. Matić. Lindelof. Spodziewaliście się Buchuja w przyszłym roku w składzie Huddersfieldu? Dokładnie, za rok powinien dołączyć Buchuj do Huddersfieldu. Tak, bo rzeczywiście David Wagner ma go na swojej liście chętnych do wypożyczenia. Idziesz do kupienia. A może nawet do kupna, to by było jeszcze lepsze. Dokładnie. No bo tak. W sumie to dzisiaj słabszy zawodnik został wystawiony przeciwko właśnie Manchesterowi, Huddersfield. A tutaj zdarzyło się tak, no, że rzeczywiście zabłysnął, jeszcze strzelił bramkę, ale może być Herrera! Herrera załamał się. Już padł się, na murawę. Załamał jest. Się, że Bochujowi się udało, a jemu się nie udało. Uderzył konkretnie krwotną bombę. Meksykańczyk, a to jest rzut rożny. Będzie jednak rzut rożny, a z rzutu rożnego po raz kolejny te takie dzisiaj, no tak, kto by się spodziewał, że to Manchester United obejmie prowadzenie. Alexis Sanchez z boku, z rogu tego boiska. Kogo on tam ciekawego może znaleźć? Byłby tam kiedyś Fellaini, ale już go nie ma w tym składzie, jest w zupełnie drugim. A Fellaini właśnie wybija piłkę. Teraz chyba. Może tylko witać się z piłkarzami swojej byłej drużyny. Ależ ładnie doskwiera dzisiaj nam doping. Show. Nie tylko słyszany przez ciebie przez Matić. Okno gdzieś tam, jeżeli jesteś w pobliżu stadionu Arsenalu czy Chelsea, a może West Hamu, nie wiadomo. Nie no, United Londyn, no. Trochę to jest... Trochę dystansu. 11 kilometrów. Kilkadziesiąt. Bochuj. Dobra, poznaliśmy troszeczkę twoje dane, możecie tam do niego wejść, normalnie do domu. Zapraszam Londyńczyków. Zapraszam. Bochuj, ale no, spalony. Bochuj, ja nie zapraszam. Znalazł się na spalonym. Nie spalony, tylko czarnoskóry. Teraz jest to jeden. Kohler. Kohler to fajna firma, Chevrolet też, wszystkie firmy są fajne. Jak nie wiadomo co mówić, trzeba patrzeć na banery. No dobrze, dobrze reklamują, dobrze. Kongolo rozpocznie. Wykurowany specjalnie na ten mecz. Van La Parra, czyli też Van taki zawodnik, którego byśmy się nie spodziewali tutaj. A jednak ze swoją parą w nogach, w ustach, w działaniach, działa dzisiaj. 3 minuty zostały doliczone, jeszcze 2 do końca, co my tutaj może mamy? Może coś jeszcze strzelą. Jakiś remisik. Ale już wątpię, 93 minuta, no. Obyś wymachują tą flagę. No chociaż mógłbyś w sumie poproroczyć trochę, żeby było 1-1. No dawaj, poproroczy coś. Poproroczy, no, proroczy, ale no to już jest koniec chyba meczu. To już jest koniec i chyba już nie ma nic. Chyba, że jeszcze tak jest mój, ale już nic się z tym nie stanie. Kolejny pojedynek jest to pojedynek z Fulhamem. I będzie on oczywiście na Kirkley Stadium. Nie na Kirkley Stadium, to odwrotnie. Jest wyjazdowy mecz. Wyjazdowy mecz. I rzeczywiście będzie to spotkanie rewanżowe już. Rozpoczynamy rewanże w grupie Premier League, w lidze Premier League oczywiście. Bo chuj, najlepszym zawodnikiem 2 próby, 1 bramka, 50% skuteczności tego napastnika. No najlepszy po prostu. Pamiętajcie również też o tym, że warto klikać w ekrany końcowe, które za chwilę wam się wyjawią. Napiszcie bo chuj w komentarzu. Serducho za Bochuja, rzeczywiście. Albo Bochuj w Huddersfield i to będzie jeszcze lepsze. O, Bochuj w Huddersfield. Pamiętajcie, aby klikać w ekrany końcowe, bo już są Timitinki, Fifinki, jeszcze bez Bochuja, ale będzie w przyszłym roku. Byli pół do pierwszej ciekawi, jest był Kruszy, był kamerzysta, był operator, był Tomek Kolejnik. No, i jeszcze wpadajcie tutaj oczywiście na nic innego, jak Homonimuje, bo już Homonimuje fajne są Homonimuje. No fajne, bardzo fajne.